Po 7-letniej przerwie Lubin ma honorowego obywatela miasta. Został nim wybrany radny senior Zbigniew Warczewski. Gdzieś tam w ramach talentów, które dostałem, powierzono mi jakąś misję. No i staram się przez te 58 lat już prawie robić coś dla innych. Pomagać tym, którzy potrzebują. Rozumiem tych, którzy nie potrafią. Są tego efekty. To jest moja radość życiowa. I okazuje się, że warto, bo to kiedyś powiedziałem, że czego oczekuję od ludzi, wdzięczności. I myślę, że ten tytuł dzisiaj jest ostateczną formą wdzięczności społeczności Lubina. Zasługuje na taki tytuł honorowego obywatela miasta Lubina. Jest on 13. utytułowanym honorowym obywatelem, więc będziemy, mam nadzieję, mieć 13 honorowych obywateli miasta Lubina. To właśnie dzięki Zbigniewowi Warczewskiemu i dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu, a potem dużej wytrwałości powstało lubińskie hospicjum. Placówka powstała właśnie dzięki jego aktywności. Stowarzyszenie prowadzę już 25 lat. I proszę sobie wyobrazić, że tak nie ma za bardzo chętnych, żeby to kontynuować. Dzięki Bogu już mam kandydatkę, nawet zdradzę. Ale to nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Wśród uhonorowanych wcześniej byli m.in. Łukasz Kubot, Natalia Czerwonka, Janusz Zarankiewicz, byli prezydenci RP Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski, a także poseł Jerzy Szmajdziński.